Niezapomniane sportowe emocje przeżywamy wspólnie z firmą Irmar. Irmar, serwis samochodowy, myjnia parowa, detailing i ubezpieczenia. Cześć, witajcie. Jak widać było w zeszłym tygodniu, przyłapała nas burza w trakcie gotowania w zasadzie. Więc przenosimy się do studia Euro, gdzie ze mną jest Dawid. Witam. A jest to Marcin. Bardzo serdecznie, cześć, pozdrawiam. Pewnie już zdążyliście się zapamiętać. Tak. Słuchajcie, dzisiaj fajna sprawa, krótka, szybka i zwięzła. Nie oznacza to, że niesmaczna. Będziemy robić... Owoce morza. Tak jest. Frutti di mare po włosku. Po włosku, tak. Coś więcej po włosku? Albo giorno, nie pizza, pasta, takie wiesz. Takie wiem. Dobra. Te sprawy powiemy, tak? A to później trochę więcej. Proste. Dobra. Dawid. Lecimy proste rzeczy. Podpalamy patelnię, działasz z selerem naciowym, pozbywasz się tych nitek z niego. Dobra. Ja lecę z resztą składników. Tak jest. No to zaczynamy, nie? Czas start. Pyk. Tak start to start. Dobra, a ty mi opowiesz w czasie, jak ja będę... Co takiego? Próbował to odpalić. Odpaliłem. Jest punkt. Powiedz mi, ty na jakiej pozycji grasz? Ja na bramce. Na bramce, jesteś bramkarzem. Bramkarzem, tak. Ekstra, bramkarz. Bramkarz, to nie jest tak, że ten? Gruby na bramkę. Tu w tym przypadku to nie. Okej, okay, to opowiadaj, jak to wyglądało u ciebie. U mnie się zaczęło na bramce? Tak. Zacząłem w roczniku starszym, wiesz, grać. Co to znaczy? W sensie, poszedłem szybciej trochę do drużyny. Mhm. Rok wcześniej, byłem najmłodszy, no i zawsze mnie na bramkę dawali. Ale czyli coś w tym jest. Coś prawie podobnego, nie? Że najmłodszy to zamiast najgrubszy, to najmłodszy i tak wyszło. Ale to nie, to tak jest, nie? Gruby, rudy i najmłodszy na bramkę, a reszta gra. A reszta może sobie kopać piłkę, a reszta nie? Niech robi. No ale w sumie zaczęło mi to nawet fajnie wychodzić. Sprawia nieprzyjemność, tak zostało. Aha. No i jakoś tam nie żałuję. Nie żałuję, że taka decyzja została podjęta. Poczekaj, gdzie jest Oliwa? Oliwy? O, nie mamy, zabrakło nam chyba, trzeba znaleźć. Ale zaraz może poprosiłem pomoc tu za drugiego planu. Czy ja teraz muszę proszę bawić? Bardzo, byłem prosto, Oliwa, prosto z Toskanii. Włoskie klimaty, wszystko mamy? Cyk. No ja włoską kuchnię bardzo lubię akurat, także... No okej, okay, ale zostam jeszcze przy tym. Jako najmłodszy, na bramce... Na bramce najmłodszy. Tam. Jak to się stało, że jesteś w hutniku w ogóle? No, jak to się dzieje? No bo powiedzmy, załóżmy, tak. Załóżmy, ale to wielkie załóżmy, że ja jestem fanem piłki nożnej, w ogóle piłka nożna jest number one in my life tak. I chcę grać. I powiedzmy, dowiaduję się, że w Krakowie jest taka drużyna jak Hutnik, no i no, ale mówię, to musisz od dziecka zacząć, nie? Co od dziecka zacząć? No bo jak nagle sobie z marszu pójdziesz, to raczej nie ma szans, nie? Dlaczego? To bardzo ciężko, żeby tak od dziecka, wiesz, zacząć. Ale żeby na wysoki poziom wejść, nie? Tak nagle, jakbyś z marszu chciał pójść. No to możemy porównać do gotowania. No nagle nie pójdziesz do restauracji na szefa kuchni, tak sobie z domu, nie? Tak od razu, tak dnia jest. Na dzień. Tak trzeba jest. Się tego nauczyć trochę. No dobra, tak, ale podstawy. powiedzmy że zdarzają się takie sytuacje, gdzie przychodzi ktoś z tak zwanej ulicy, nie? No raczej i się wiesz, na taki jest super turbo talent, że kurde, bierzmy go do drugiej ligi, bo... No to nie, nie tak turbo z ulicy, to chyba jeszcze nie znam takiego przypadku, jeżeli się zdarzyło, wiesz? Trzeba gdzieś tam pograć na początek. Okej. Okay. Zacząć od czegoś, okay. Podstawy. Czyli co, czyli ty gdzieś tam od malinkości? W sensie jak byłeś młodszy? Nie, to mój tata chciał, żebym był pływakiem. Na basen chodziłem, jak był młody. I to nie pykło? No nie, bo to nudne, takie od ściany do ściany pływać, to ile tam frajdy. No ale tutaj biegasz od bramki do bramki, no. Nie, ja nie biegam, stoję przy bramce. Aha, no faktycznie, no tak. No to ja trochę... Lepiej postać, nie, po tym. Ta leniwa robota. Nie niech reszta zrobi robotę, nie? No właśnie bramka się jak saper, wiesz, raz się pomyli, już nie ma, nie? No raz się myli. Już potem nie ma co zbierać, nie? Jak się pomyli człowiek. Powiedz mi, tylko tak głęboko muszę to wycinać, czy tylko to z wierzchu? Nie, nie, to z wierzchu, wiesz, bierzesz tyk. Tylko tak tyk i już mamy. Nie? Uwaga, bo może... Strzelać, pryskać. No. No. To już historia w skrócie powiedziana. O bronieniu. Elegancko. No ale co, bramkarz bo?
Bo ktoś tak powiedział, że... No byłem najmłodszy i tak zostało, jakoś potem się to spodobało. Aha, po prostu. Czyli, tak. Zacząłem grać na bramce i jakoś tak już... nawet mi to zaczęło wychodzić, już nie chciałem zmieniać później. Czyli to nie jest tak, że okej, jestem na bramce, a teraz sobie spróbuję jako napastnik, bo chciałbym jako napastnik, nie? No, raczej tak nie. Chociaż znam jeden przypadek, że tak, ale to w młodym wieku jeszcze zmienił pozycję. Aha. I to nasz reprezentant polski, Jan Bednarek, którego serdecznie poznawiam. Mieliśmy przyjemność razem w Szemotułach być. I zresztą za dzieciaka graliśmy przeciwko sobie, bo to jest z moich rejonów, tam pochodzi, z Wielkopolski. Z Kleczewa, Jaskonina. I graliśmy sobie właśnie w takich juniorach przeciwko sobie. On jeszcze wtedy, jakbyśmy młodzikami, grał na bramce, po czym poszedł grać w polu. I podjął raczej dobrą decyzję, nie? Bo teraz jest w reprezentacji Polski, tak? Takie rzeczy. No. Taki jeden przypadek znam, że no zmienił pozycję, ale to... A masz takie gdzieś marzenie grać w reprezentacji Polski? To wydaje mi się, że każdy, jak już jest to, wchodzi, jest to raczej... Tak? Tak. No ja tam na jakiś... W małym poziomie grałem w tej kadrze polskiej. Co znaczy? To znaczy W15, U16, U17, U18 się przewijałem w tych reprezentacjach zawsze. 15, 16, mówisz o... Młodzieżowych reprezentacjach Polski, tak. No. Także tam się przewijałem. Piotr Zieliński, Tomek Jedziora, Milik i tak dalej, tych znam. Koledzy, jak powiem, pozdrawiam też bardzo serdecznie. Oczywiście. Także no, dokładnie... no, że na tych młodzieżowych tam szczeblach się mijaliśmy, nie? Graliśmy razem. To chyba spoko, nie? Gdzieś tam mimo wszystko wiedzieć, znaczy mieć taką wiedzę, to raz, nie? Że gdzieś mijałeś się właśnie z tymi chłopakami, ale no nie, no to nie chyba jakaś tam, nie ma żadnej tam goryczy, że kurde, to nie ja. Nie? Nie, no wiadomo, że no dalej mam ambicje i jeszcze dążę do tego, żeby wyjść jak najwyżej. Aha. I no nie jest powiedziane, że ciekawie może nie wyjść tak w późniejszym wieku, tak? Prosto. Czyli mnie trochę pokrzyżowe plany, kontuzje, niestety jakieś pechowe jestem, także... To jesteśmy gdzieś tam, prawie z tej samej gliny, bo kontuzje też nie są mi obce. Dokładnie. Kilka miesięcy temu operacja, kolano, poszło tak. Poszło i tak do boczku. Tak no u mnie szczęka tak na pół poszło. Także bo wiesz, podobno, że trochę inny uraz, ale... No. Ale dobrze, bo wiesz, jak kolano rozwalone, to możesz jeść, a jak masz ten, to chociaż nie tyłem, nie? Tylko tak, przesłomkę jadłem, to tak, jeszcze tak schód trochę. Tak jest. Kurde. Też korzyści jakieś były z jest tego, to, nie? Jest to niewątpliwa korzyść. Bo jak miał tak leżeć, akurat ja lubię jeść, no to pewnie bym jadł ciągle, jak miał kolano rozwalone. Tylko. No i to jest, to jest trochę zgubne, powiem ci. Tak, uwaga poszła. Poszła waga w górę, czy nie? Czy waga poszła? Właśnie, no takie, że nie będziemy rozmawiać, tak? Właśnie o dziwo nie. Właśnie zeszła. Zeszła, czyli dieta była trzymana. Nie no, trzeba było sobie coś tam, wiesz, pomyśleć, nie? Że kurde, no ej, nie żyj. Trzeba robić, trzeba coś robić, tak? Dobra. Dobra, chyba to poogarniałem, czy teraz je kroimy? Kroisz na takie, cienkie plasterki, powiedzmy... Czy... O. Takie pół centymetra, tak. Centymetr, no, jak tam mi się centymetr, podoba. No, centymetr myślę, że... Max, nie mniejsze. Że będzie ok. Ja w tym czasie... Co się dzieje? Podkręcę gaz. A no tak, bo w saunie jesteśmy. No tak, jest tutaj dość gorąco. Ale fason trzeba trzymać. No i czasem się takie rzeczy dzieją. Wypadki przy pracy. Wypada mikroport. W gaci. Dobra, to jest niepotrzebne. To mamy. Dobra, mamy cebulę. Co robimy dalej? Seler naciowy. Wsypię ci już go tutaj. No możesz już od razu. Tak. A już go smażymy, tak? Tak jest. I na czym go smażymy w ogóle? Proszę pana, to jest oliwa. Jak się mówi wszystko włoskie. Jak to się jest mówi oliwa po włosku? No oliwa to oliwa, nie? Ale oliwa, ale tak oliwa, czy tak, oliwa? Nie, oni tak śpiewają w ogóle, każdy, tam jest wszystko, nie? To jest, tak. To tam jak cię wyzywają, to ty myślisz, że to jest komplement, nie? No i bardzo to fajnie. Także to tam jest... się wszyscy pewnie lubią, nie? No oni mają fiestę na kawkę, posiedzieć, pogadać, każdy z sobą porozmawia. Aha. Tam jest tak, że 13 jest. Lunch timing, wszyscy do domu sobie idą, przerwa, aha. Ja tylko odszedłem wyrzucić, no tam jest przerwa. Dobra. Sobie na tak, pójść się zjeść, pogadać, no. Trzeba mieć na to, nie? Rozumiem. Dobra, co chcesz dalej dawać tutaj? No bo ty byłeś dwa lata
No, 2 lata we Włoszech mieszkałem. We Włoszech, no. Mieszkałeś, tak. Tak jest. Mamy do dyspozycji owoce morza, oczywiście, no bo... No jak owoce morza, włoska kuchnia to musi być, no. Więc co, może byśmy tutaj dowalili teraz właśnie... Co robimy? No co? No owoce morza, nie? Owoce morza, no. No i teraz jest moje ulubione ośmiorniczki. Coś dla Dawida. To jest, właśnie jak byłem młody, coś dla mnie. I dostałem risotto z owocami morza. I właśnie mówię, ale pyszne, ale dobre. A ja miałem tak idealnie, że taka ośmiorniczka na mnie patrzyła na samym. Bo dostałem idealnie na wprost, tak, na talerzu. Ja nie zjadłem wtedy, się nie przekonałem. Wiesz? Rozumiem. Ale od tamtego momentu miałem taki lekki. Także dzisiaj może się przełamie, co? To co? One są wielkości. Żywe? Nie, no, są takiej wielkości. To nie są ich oczy. Dobra, tak. No. Możemy je przekroić, one są oczyszczone, możemy je przekroić, prawda, w ten sposób. Na pół tylko, czy jakieś takie drobniejsze? Możesz je zrobić na drobniejszej części. Więc, dobra. Co to potem dalej mamy? Mule? Dalej mamy mule. Aha, mule wiedziałem. Trochę liznąłem. Tak, bardzo dobrze. Kalmara mamy? Jest i kalmar. Kalmara tak. Możesz sobie już wyciągnąć. Właśnie widzę. Dobrze myślę. Tak jest, to jest kalmar. O. I kalamara potniemy w takie centymetrowe paski. Dobra. I wrzucimy go również. I lecimy dalej. A ty będziesz co robić? Krewetki? Ja zrobię krewetki. A właśnie jest pytanie, krewetki się je ze skorupką czy bez? Krewetki, drodzy państwo, krewetki je się tylko w takiej postaci. Duże, ale bez głowy. Chodzi o to, że jak one będą przygotowane i już będzie danie całe primo gusto, to najlepszym jest to wtedy, kiedy bierzemy krewetkę. Główkę urywamy. Główkę urywamy. To wiem, no. I wypijamy to, co jest w środku. Dobra. Później ją wyrzucamy, a resztę... Obieramy. Obieramy. Skórę. Obieramy. No tak. Bo niektórzy tam przegryzają skórę. Skórkę. Ja nie. No, nie, jak chcesz, ja zawsze obieram. Ale jak ja zamówiłem kiedyś właśnie owoce morza w tempurze. Takie wiesz. To był w pancerzyku? W pancerzyku był właśnie. Mówię, jak to mam zjeść? No ja tę całą tempurę, która taka była najsmaczniejsza, obierałem. Pozłożę łyka włoskiej kawy. A, włoska kawa musi być, nie ma. Z paluszkiem gracja musi być. No ja wypiję wcześniej, no. Dobra, ja kroję. Dobra. Kruję. Małe, długie, takie. Jak takie, chcesz, jak chcesz, będzie dobrze. Dobra. Ja w tym momencie co robię? A to będzie takie gumiaste, czy to będzie takie, jaka nie, jest? No to ja nie, ja to mówię, nigdy nie próbowałem, bo jak się wtedy na pierwszy raz zobaczyłem, już się do tego momentu nie przekonałem, nie? No próbę. No rozumiem. No one będą w sam raz. W sam raz. Dobra. Będą takie, jak sobie wyobrażasz, żeby były. Czyli zamykam oczy i mówię, że to kurczak. Tak jest. Powiedzmy, że to tak mniej więcej wygląda. To tak smakuje, czy nie? Nie, to smakuje dobrze, ale zobaczysz. Jakiś... No właśnie spróbuję, no. Może się przełamy w końcu. No pewnie, że się przełamy. Dlaczego miałbyś się nie przełamać? Dobra. A ty gotowanie od zawsze? Ja? No, no zawsze gdzieś tam trzeba było sobie radzić, nie? Od herbaty miętowej w szałasie po wizytę tutaj. No jakieś jak miałem 17 jak lat, jak mówiłem, masło... Do wszystkiego? Nigdy za dużo. No. Mi pasuje. Musi tak. Być, smak musi być, nie czuć? Smak musi być. Pozwól, że sobie wezmę jeszcze łopatkę. Ale co, będziemy kopać coś, czy... Nie? Łopateczka! A, do mieszania, dobra. Tak jest. Ja lubię strasznie to słowo, do merdania. Merdać. Aha. Merdej tutaj. No tak, jajecznicę. Tak. No, dobrą jajecznicę to też, wiesz. Trzeba dobrze wymerdać. No, jakbyś zrobił... Odchodząc od tematu w ogóle owoców morza, jakbyś zrobił jajecznicę. Ja? No. No, ale taką samą, czy na masełku, czy... No, taką jakbyś zrobił. Przychodzę do ciebie, mówię, siema David, dawaj jajecznicę, bo jestem głodny, nie? To na boczusiu, nie? Posmażyłbym boczuś. No. Jajeczka bym sobie ładnie do miseczki, ładnie bym je zbełtał. A, widzisz, proszę pana. Ładnie bym je wybełtał i dopiero potem je wrzucił na patelnię. Tak na małym oginku bym sobie dalej bełtał. To teraz dam ci protipa i wam też w zasadzie. No. Jak robicie jajecznicę... Nie z owocami morza, tylko jak robicie jajecznicę. Wbijcie jajka, wbij jajka i na patelnię, poczekaj. Jak się zetną białka, no. To wtedy rozbełtaj białka, a następnie żółtka. Będzie taka dwukolorowa. Nie? Dobra. Git. Będę się spróbować. Tak, zrób to. Kalmar leci, no takie. Coś takiego. To już jest pokrojone.
No i jak nie są takie duże całe, to tak to nie wygląda, no, tak. A jakoś wiesz, jak coś się na siebie patrzy. No to już tak gorzej to jest. Już gorzej troszkę, nie? Ale. No. Weźmiemy sobie dwa kalmary. Ale elegancko. Ogólnie, no gotować musiałem się też nauczyć w miarę szybko. No. Bo jak miałem 17 lat, to wyjechałem do. Do Bełchatowa grać. Bełchatów. Tam mieszkałem sam. Byłem w kopalni Bełchatów. O. W sensie no ja tej odkrywkowej, to była. No, no, no. Wyścigi motocrossowe. Tak? Okej, okay, tego już nie już starczy. Mule i to później. Czyli nie będziemy dodawać. Wiesz co? Damy tak. Obrane. O, cyk. Tu mam mięso. Mięsko najlepsze, no. Mięso z muli. No to jest. A mięsko z muli lubię, no. No. Eleganckie. Cyk. To jest. Wygląda to całkiem apetycznie. Tak jest. Dobrze, dobrze. A krewetki coś doprawiamy? Coś, no to wszystko w tym się razem po prostu... One w tym się razem robią. Robią. No pięknie. Czyli masełko, oliwa. Oliwa, tak jest. Teraz mamy ośmiornicę. Tak. Wyrzucamy to. Mamy ośmiornicę, cyk. Dużo masła, najważniejsze. Tak jest, dużo masła. Tam jeszcze wino. Jest kamara. Wino zaraz poleci. Bo zawsze mi się jak owoce może, to wino musi być. Tak jest. A, ręczniki papierowe. Ręcznik papierowy. Te też poproszę to. Proszę bardzo. Podkradnę trochę tak. Od razu. Polecimy sobie. Sól. Solą. Polecimy w ogóle sobie. Właśnie tak nie mieszałem dużo, w sensie przypraw, jakichś sosów takich nie robię, nie? Popatrzcie, ona się zaczyna ruszać. To. No, śmielica. Tak? Nie, bo ona teraz już żyje, też jej nie zjem tak. Teraz, będę się bał. Dobra, skrój mi proszę Cię to. Całe? Przeczy jeszcze dechę. Całe mam dziadów. Tego? Tak, tak. Tylko te suche, znaczy te korzonki. No, korzonki to na pewno wiem, no, że nie. Odcinasz. Dobra. Otwieram wincho. Jak no. Zwróciłeś poprawnie uwagę, no. Amatorski otwieracz. Korkociągiem. No bo normalnie to otwierałem takim, tak no, wyciągałem no, ładnie w restauracji. Jak się nazywa ten, co się tam wyciąga? A ja nie wiem, no, jak się ten się nazywa. No, no. Właśnie. Tylko tyle wiem, nie? To się nazywa... Że jest ten. Trybuszet. Jak? Trybuszet, dobra. Cienką, grubo? No to jak kalmara. Tak jak kalmara. Dobra. Wszystko? Tak. Wszystko jak idzie? Tak jest. Ja sobie mogę zrobić ten skrócie. No i pyk, może sobie krócej, krócej zrobić. Ja biorę pomidory. No pewnie, że sobie trzeba ułatwiać, nie? No dobra, a jak powiedz mi, jak wspominasz wyjazd do Włoch? No, powiem, że bardzo fajnie, bardzo dobrze. Dużo się nauczyłem, bo tam wyjechałem, jak miałem 18 lat. Mhm. Taki mental mają kompletnie inny, nie Włosi. Takie spokojne życie, relaks, chill, nie? Zabawa, odpoczynek, bezstresowe. Kuchnię bardzo lubię. Ojej, to jest. Jeszcze... Ogólnie tylko nie mogę się najgorzej się przyzwyczaić do śniadań, nie? Bo jednak w Polsce jemy troszeczkę inne śniadania. Takie, że u nas się mówi zawsze, że najważniejszy posiłek dnia śniadanie, tak? Tak jest. Czy nie? No tak to. A we Włoszech jest na odwrót. No bo Włoszech to jest to, kawa, rogalik i to jest ich śniadanie, nie? Bo... Kawa, rogalik. No ja brioche, nie mam takiego doświadczenia. Brioche. I ale kolacja dosyć późno, 19:20 i tam jest wtedy, wiesz, fiesta, wszystko się dzieje. Tam schabowy, pizza. Schabowy? Nie no, schabowy nie sznycel, ale tak schabowy, nie? Sznycel tak schabowy trochę. Nie. Schabowy to schabowy, tak? Tak. No ale no. Papryczki piri piri. Lubię, no, no lubię ostre, no. Robimy sobie... Małe nacinki, razem z pestkami. Muszę się nauczyć tak siekać, to będę też fajnie będzie mi się... Zaraz się pokażę, jak to się będzie robiło, to... Będzie lekcja nagrane, szybka. Nie? Pyk, trochę... O, może... Cholera. Ostre będzie mocno? Dobra, tyle. Dobry ostry to piecze, wiesz. Dobra, uważajcie z ostrymi przyprawami. Na zdrowie. Dobra. Ale pieprzy też lubię, to... To wrzucać wszystko? Tak, szmieraj to. Tej deski, jak deskorolki. Dobra. I teraz tak, zrobimy fajną rzecz. Jak? Mianowicie dasz mi, proszę pana,
Małą patelnię. Znajdziesz taką? No gdzieś coś znajdziemy pewnie. Na przykład tu tam. Są tak, taka malutka? Tak. Na tym to sadzone można zrobić takie ładne. Można. Tak idealnie na kawałek na tosta. Można. Odpalamy tego dziada. Dobra, zapalniczka. Zapalniczka. No, ja kręcę, ale... Tak? To ty kręcisz, odpalam. Patrz tu. O, patrz, jeszcze się poparzyłem i co, ręce by mi... Po robocie. Masz ubezpieczone? No trzeba się ubezpieczyć jednak, wiesz? To jeszcze raz. Zważywszy, że kontuzję doznałem niedawno, to tak, raczej... Tak. To teraz już podstawa, ubezpieczenie. Tak jest. Dobra, mamy. Stój. A tu już wino dolane jest, nie? Wszystko, bo tak, kroję wino, wtedy to dolane. Wino jest dolane. Tutaj wąsika sobie strzelamy. Zamerdamy trochę. Dobrze to wygląda, no. Dobrze to wygląda, mam nadzieję, że dobrze smakuje. Myślę, że możemy sobie wrzucić w tym momencie troszeczkę gałki i zrobiłbym to, wymerdałbym to. Z bulionikiem? Z bulion... O! Mam nadzieję, że nie za dużo. Ale jak się mi przypraw nie żały. Nie, no szygałkę wiesz, tu. Mocna będzie. A tu co mamy? Tu jest bulion. Bulion rybny. Rybny? Tak. Z ryb to tylko filet, nie? A, wiecie, nie? Z ryb to tylko filet, nie? O, patelnia się nam pali, a my tego nie chcemy. Widzisz, za dużo zamerdałem. Muszę podmiankę zrobić. To jest, mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnych czujników. Chociaż to nie jest dym. Po prostu podgrzała się. Po prostu się podgrzała, no. Trzeba już szogi chyba zmniejszymy. A co to będziemy robić na tej właśnie? No, zaraz ci pokażę magiczne rzeczy. Będziemy robić coś takiego jak to. Uwaga, będzie lecieć? Nie, się trzyma. O ty kurde, za duża za jest. Za duża. Cytrynkę smażyć? Cytrynkę grillujemy. I będzie miał lepszy posmak? Tak jest. A tego nie znamy tu. A teraz pojadę na urlop i powiem, zrobię grilla i będę cytrynkę grillował. I tak będziesz robił, tak. Prawo, lewo, nie? A na grillu owoce morza można zrobić? Ale jeżeli chodzi o owoce morza? Krewetki da radę na grill? Krewety, no wszystko zrobisz krewetki na grillu, no. Tylko potrzebujesz albo płyty, albo kamienia, żeby to ci nie powpadało, nie? No. Gdzie jest merdadło? Tutaj. Ale jeszcze jedna rzecz najbardziej z Włoch to pizza, nie? Pizza na teraz tak jak się przyzwyczaiłem do takiej pizzy prostej, zwykłej, nie za dużo składników, no ciężko znaleźć, nie? Ciężko, taką normalnie. Ciężko jest znaleźć. Dlatego ja osobiście się polecam do pizzy. Do pizzy. Tak. Do robienia pizzy. Tak, do robienia pizzy, no. O, dobrze to wygląda. No powiem, to że dobrze fajnie, wygląda. Bardzo fajnie wygląda, no. To... Najważniejsze, że nie ma tej całej szmarniczki, wiesz? Tylko, że są takie kawałeczki. No dobra, no, nie. I dobrze pachnie, no. Huh! No jest ogień, no. Jest taki moment w gotowaniu, że staniesz i tak... To jest to. To jest ta petarda. Już teraz się nie wstydzę, mogę zrobić. Ej, no to teraz jak będę miał w przyszłości kobietę, to jej zrobię takie coś, że wiem jak... Oczywiście. Przepis szybko, wiesz, gdzieś tam jakiś kurde mi napiszesz i... No zrobimy tak, no. I będę miał wieść wtedy od razu. Tak jest. Przeżołądek do serca mówią, tak? Tak jest, tak się mawia. Do wieku kilku lat, a może nastu, czyli jedenastu, nie? Tam przez żołądek do serca. Sobie myślę... Głupoty gadają, nie? O co chodzi? Dobra, przewijmy sobie cytrusy. Obracamy. O, się ładnie podpiekło, no. Tak, ładnie się podpiekają. To dobrze wygląda. I co mam wylądują tutaj. No i co? Wszystko? Sypnij pan tutaj pietruchy. Tak mam o. Tak. Wyrwać mam i tak? No. Tak. Jeszcze chyba więcej, co? Pietruszka musi być, nie? Tak jeszcze jest. Trochę? Tak jest. Dawaj. Nie żałuj, nie? To mówię zawsze. Takich rzeczy nie wolno żałować. Ale pietruszka jest dobra. Okej, okay. Niech się robi. Pięknie. Niech się robi, a my sobie weźmiemy... Co potrzebujemy? Okrywkę. Okej, okay. No to... Co mamy dalej? Czekamy. Teraz będzie oczekiwanie, są? Za chwilę wracamy. Cięcie, pauza, tak? Odpoczynek? Chwila relaksu? No. Akcja. Dobra, Dawid. O, to jest chyba gotowe, nie? Gotowe? No tak mi się wydaje, że... więc co? Rybimy cytrynę. Cytrynę dodajemy, dobra. To wygląda dobrze. To wygląda bardzo wygląda fajnie, no. Dobrze. Rypimy cytrynę.
To można. Pomieszamy trochę. Zostawmy na razie. Merdaj. Ja mam merdać. Proszę bardzo. Ja jeszcze tam. Poparzyliśmy się. Dobra fucha jest, nie? Dobrze jest. Ale trzeba skosztować. Straty muszą być, nie? Jeszcze dowalimy trochę. Trochę pomidora. Za dużo łopatka dlatego. Ale za dużo dalej. Siły, łapa to kurde, ty musisz, wiesz, mieć. No bramkarz musi być silny, nie? Musi być łapa, nie? Cyk, cyk. Dobra, cyk, mamy cyk. To. Cyk, cyk. Co jeszcze? Cyk, czosnek. Ładuj czosnek. Mówisz. Tak, domalmy jeszcze czosnku, żeby to było takie naczochowane. Co tu się stało? Takie musi być smaku. Tak jest. Cały czosnek kroję, czy wiesz co, no, ząbek sam? Nie, tam ząbek, no daj ze trzy. Ze trzy ząbki? Tak jest. Dobra. Ze trzy ząbki, które mogły cię wypaść, jak dostałeś w szczenę. Ale nie wypadły, wiesz, jakoś dobrze zakorzenione na zęby. No, powiem, to jest kurde. Ale się bałem, myślałem pierwsze zęby straciłem, wiesz. Dzwoniłem na do chłopaków, szukajcie zęba. Dobra, ugnieść tylko, czy go posiekać? Zdejmij go całego właśnie i... No, biorę tylko. I ugnieść go i rypaj tam. I wrzucamy, tak? Tak jest. Bez siekania, bez niczego. Bez siekania, bez niczego. Masz tutaj większy nóż. No, bo taki do to... przywalenia. Tylko... gorąco, nie? No powiem, że a jak tam, ty jesteś ubrany w rękawice, w jakiś tam twój strój? O, właśnie, no. To jest to. Tak jest. No, musi przemocy być... wszystkich nie należy się bać. Nie, no. Teraz tak będzie i będą wiesz. No i cyk. No i tak. I ładnie no. Wygląda. Ładnie wygląda? Bardzo ładnie. Na dole. Tam gdzieś w komentarzach, że to. Ładnie wygląda, niech mu nie będzie tak ładnie nie. Wygląda, nie? Ale ja czuję to. Nie no, pewnie, że danie. Dzięki. To dobrze, wiesz, że danie, nie? Bo żebym się bał. Okej. Okay. No to co? No mamy. Czoch się robi, ale myślę, że możesz skosztować tego wywaru bulionu. Całego. Wywaru w zasadzie, tak, który tu jest zrobiony. Jeżeli jest coś, co byś dodał tam, jeżeli czegoś ci brakuje, mów śmiało. Dobre pędzie. Powiem, że bardzo dobre. Włochy? Pikatne, ostre. Jest? Czyli naprawdę nie pili. Powiem, że naprawdę do biry, myślałem, że tak mało dałeś, no. Że tak malutkie, no. Ale, no, jest petarda. Działa? Do tego tylko pieczywko sobie moczyć i to już będzie... Pieczywko mamy. Masz tak pod dostatek. Ale to później w degustacji. Tak jest. Nie, no dobre, dobre jest bardzo. To zatrzymamy chyba dla nas. Dla nas, tak? Na później reszta sama, jak będzie chciała. Tak jest. Ugotuję i skosztuję. Dawid, dobra, no to kończąc ten odcinek, zreasumujmy, co dziś zrobiliśmy, co ty zrobiłeś, co ja zrobiłem. Pomagałem. Pomagałeś, ale bez ciebie by się to nie odbyło. Tak jak w piłce nożnej. Tak jest. Praca drużynowa jest bardzo ważna. Najważniejsza. I w kuchni. Robiliśmy po włosku. Frutti di mare. Tak jest. Frutti di mare, owoce morza. Proszę Państwa, kalmary. Mule, mięso z muli, krewetki, co tam jeszcze mamy? Coś no było jeszcze. Ośmiorniczki małe. Ośmiorniczki były, tak, były pokrojone, dlatego że tam na początku całe było wspomniane. Tak patrzyły, no, ale... Tak, jako dodatki mamy cytrynę, pietruszkę, pomidorki przede wszystkim. One równoważą tą, brzydkie słowo, może nie na miejscu, ale mdłość owoców morza. Podkreślają swoją kwaskowatością. Pietruszka. Ładuj pietruchę jeszcze na sam. Było już, a jeszcze? Dawaj, ładuj dobra, pewnie. Jak mogę dorzucić pietrucha, mamy młodą cebulkę, bulion rybny, oczywiście oliwa, jest, musi być, masło. No. Masło jeszcze dodamy? Może dodamy. Pewnie, że dodamy. Masło jak już nigdy za wiele, no to... Dawaj, tutaj. Masło, cyk. No Włosi tak nie boją się raczej masa tego. Musi to elegancko, smak, to będzie tak smaczne, to będzie tak dobre. Słuchajcie, ja to czuję na... Ja już mam ochotę na tą właśnie taką krewetkę, żeby skosztować. Już wino przede wszystkim białe, półwytrawne, też tu robi robotę, więc ja osobiście zachęcam do... A w ogóle takie szybkie danie. Tak, do robienia... Tak człowiek by myślał, jakby zrobić to, że to bardzo dużo pracy, do robienia czasochłonne. Szybkiego, jednopatelniowego dania. Dokładnie. Dawidzie, dzięki za również dziękuję pomoc. Za lekcję. Dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. No i co? Zapraszamy na kolejne fajne... polecamy się na przyszłość. Gotowanie z przygotowanymi na euro. Salut. Dzięki wielkie.
Niezapomniane sportowe emocje przeżywamy wspólnie z firmą Irmar. Irmar, serwis samochodowy, myjnia parowa, detailing i ubezpieczenia.